Oto 19 osób, które najbliższe godziny spędzi na Discordzie. Przez cały ten czas muszą pokazywać swoją twarz na kamerkach. Jeśli kamerka się wyłączy, twarz wyjdzie poza kadr, albo coś ją zasłoni, dany gracz odpada. Ostatnia osoba na kamerce wygrywa hajs. Na start w puli nagród mamy 5000 zł, ale każda minuta w challenge'u będzie kosztować naszych graczy 10 zł z potencjalnej wygranej. Słuchajcie, im szybciej się uporacie z konkurencją, tym więcej możecie wygrać, także warto sobie trochę rzucać kłody pod nogi. Wywalmy różową. What? Wszyscy gotowi? Tak. Yes, tak. No to zaczynamy, czas start. Nasi gracze na wyzwanie przygotowali sobie różne pomoce. Jedzenie i picie różnego rodzaju. Ta woda z ogórków to jest niesamowite. No i oczywiście umilacze czasu. Na początek może się poznajmy. Jestem Piotrek, tworzę muzykę i no to jestem na spontanie w sobie. Ja jestem Agata, mam 24 lata. Ja jestem Altai, jestem w klasie maturalnej. Poczekaj chwilę, Altari, ty masz tak kamerkę zblurowaną. Jakbyś z Minecrafta do nas dzwonił. No. Z tych laptopów rządowych, co dostaliśmy. No to fajne laptopy rozdaje ten rząd. Jestem Kuba, podnoszę ciężary, nie przygotowałem nic poza tym. Jajko! Hej, jestem Julka, jestem mega mini streamerką i przygotowałam sobie do jedzenia tylko i wyłącznie banana, bo nie miałam czasu zrobić pesto i mega mi przykro. I bardzo się boję, bo ktoś tutaj się we mnie zakochał i się uwziął i chce mi utrudnić życie. Dobra, Różowa, nie nerwuj się. No, ogarnijcie się! Julka, ja czekam na kontakt na Twitterze. Pamiętaj, że oni będą specjalnie cię podpuszczać, żebyś się złamała, wiesz. Ja ich kanceluję i będę tu płakać. Ja z Julką w ogóle mam jedną wadę wymowy. Ona ma L, a ja się jąkam. Nie, stop! Mam dyplom! Zapraszam, że jestem w logopedii. Czekajcie, ważna rzecz się wydarzyła. Niestety musimy pożegnać się z pierwszą osobą. Zakryłam twarz. Dobrze! No to trzymaj się w takim razie, szybko poszło. Opa. No to co, lecimy dalej. Siema, również jestem Kuba, a planem jest wygrać i rozjebać siano na Total Casino. Siemano, jestem Mateusz, mam 19 lat, jestem w klasie maturalnej. A masz suban na kanale Hodab, co jest wymóg odgórny, żeby być w odcinku, tak? No, oczywiście. No to pokaż, Ja. Nic nie pokazuj, bo się zasłonisz. Siema, jestem Paulina, mam 19 lat. Mogę się pochwalić, że jestem lekko atletyczką. Bieg sprinterski 400 metrów. Pochwal się modelami albo coś. Ale tam kurde Peter wejtuje. Proszę Państwa, chwila przerwy, reklama. Słuchajcie, jeżeli macie internet i nie żyjecie pod kamieniem, na pewno kiedyś widzieliście tego gościa. Chłop ma powalone życie, do tego stopnia, że zrobili o nim grę. Nie, no dobra, tak naprawdę gra była pierwsza. Nazywa się Hero Wars i jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Jesteś znudzony codzienną pracą, siedzeniem w korkach, nie masz co robić w domu? Hero Wars to gra dla ciebie. Gra w nią ponad 100 milionów graczy na całym świecie. Jeśli chcesz grać online, możesz walczyć z groźnymi bossami wraz ze swoimi znajomymi lub z członkami gildii. Możesz też walczyć PvP na arenie, żeby wbić topową pozycję w rankingu i zdobyć dodatkowy loot. W grze znajdziecie też kampanię fabularną dla jednego gracza, bitwy tytanów, wyprawy i roguelike tower. Do dyspozycji dostajecie mnóstwo bohaterów z unikatowymi umiejętnościami, levelujecie swoje postacie, odblokowujecie nowe, zgarniacie loot i walczycie z coraz trudniejszymi przeciwnikami. Musicie dostosować swoją strategię, kolejność używania speli, czy nawet zmieniać cały line-up waszych postaci. Gra cały czas się rozwija, pojawiają się nowe eventy, mody czy postacie, dzięki czemu nie ma szans, że się znudzicie. Zgarnijcie 5 super czempionów, ten piąty to sekret, 600 emeraldów i 300 tysięcy golda na start. Kliknijcie w link opisie albo zastanówcie ten kod QR, żeby pobrać grę. A teraz wracamy do filmu. Przedstawienie się wszystkich graczy zajęło nam 13 minut, a to znaczy, że z puli nagród zniknęło 130 zł. Teraz miałem zostawić graczy samym sobie na krótką chwilę. Co jak tam u was? Co nam pora być w życiu? Studiuję. Pracuję w Biedronce, więc nie mam się czym chwalić. A ja jestem operatorem lakierni w Stargardzie, już nie Ścińskim, ale Stargardzie. Kurdeczko, to jesteśmy z jednego miasta. Co ty pierdolisz? No serio, ze Stargardu też jestem. Rozmowa szybko zeszła na temat Julki, która jako pierwsza opuściła challenge. Ale to było takie przykre, że przeze mnie ktoś odpadł, kurde, ale fajne w sumie. Ale tak, że miała od samego początku grono hejterów. Ja mam sam wadę wymowy, więc ja nawet się nie śmieję z tego. No ma ktoś kanał tej Julki? Co taki zainteresowany. Jestem ciekaw, co ona się wyprawia. Były też pomysły na szybkie ogranie challenge'u. Jak dla mnie możemy wszyscy się podzielić kasą i każdy będzie szczęśliwy. Które musiałem szybko ukrócić. Żadnych podziałów, nawet jak będą dwie osoby, to nie robimy żadnych podziałów. Proszę Państwa, wygrać może tylko jedna osoba. Moglibyśmy się podzielić, bo mi na kasie nie zależy. Mi zależy, żeby wygrać. Kiedy podglądałem kamerki, jeden z graczy zwrócił moją uwagę swoim zachowaniem. Kuba, czy tobie życie niemiłe? Chwilę po tej sytuacji mieliśmy stracić kolejnego gracza. A przed chwilą mówiłeś, że jebać Szczecin. Nie mówię jebać Szczecin, mówię jebać Bydgoszcz. Jebać Szczecin, tak powiedziałem. Nie, a to mi chodziło, kurwa. Jest na nagraniu. Kogo nie ma, niech podniesie rękę. Przez brak internetu straciliśmy Menelusia, ale to nie koniec problemów technicznych naszych graczy. Odo, mam problem, bo mi się pokazuje, że moja kamerka się, wiesz... Ładuje się. No ładuje mi się, nie? Ja cię widzę cały czas. Póki mi nie znikniesz, jest git. Może to zachwyci za moment. Odo, pytanie. Czy jeżeli teraz zresetuję kamerkę, to dostanę bana czy nie? Zapytajmy się reszty. Niech podniesie rękę każdy, kto chce dać szansę Fuzonowi.
Jak to jest początek, no to... Grupa zdecydowała, że Puzon może zresetować swoją kamerkę. Dziękuję bardzo, kocham was. Pamiętajcie, pieniądze można zdobyć, a przyjaźń nigdy. Puzon pozostał w grze, co chyba nie spodobało się Peterowi, który był żądny krwi. Dobra, co, to ile czasu minęło, bo mówię, że będzie event jakiś. Jeszcze 4 minuty do eventu. Kurde, myślałem, że już dawno jest popu. Chłopie, czerwony na wszystko. Nie no, Peter, jak na razie to jak zobaczysz, że 4 osoby chciałeś już na minę wwalić. Nie, ale szczerze, stary, to nie było celowo. Naprawdę, to nie było celowo. No, wcale. Z ręką na sercu, to nie było celowo. Ale nie, Paule, no, chciałeś też wrzucić na minę. Prawda, Paule, nie wiem, jak masz problem do dziewczyn z różowymi włosami, czy coś? Nie, mam, dobrze wyglądasz. I tak minęło 30 minut, z puli nagród zniknęło 300 zł, a pożegnaliśmy tylko dwóch graczy. Czas na pierwsze wyzwanie i uwaga, wykonywać je będą dwie osoby. O Jezu. I osoba, która wygra, dostanie dodatkowe życie. To znaczy, że jeśli powinie się noga i zniknie, zasłoni swoją twarz, wyjdzie z kadru, no to straci dodatkowe życie, ale nadal pozostanie w grze. Ale osoba, która przegra wyzwanie, z buta odpada. To ja chyba wolę nie ryzykować. Trudne. Także pytanie, czy mamy kogoś chętnego? Nie Amenela, on był hazardistą. Ja tylko powiem tak, że ta osoba, która się zgłosi, będzie miała możliwość wybrania, z kim będzie konkurować. Także opłaca się być pierwszym. O, dobra, mamy! Za kolaku w takim razie. Słuchaj, ja ci powiem, jakie jest wyzwanie. Będzie to zakaz mówienia tak i nie. Pierwsza osoba, która go złamie, odpada, a druga dostaje dodatkowe życie. Z kim chciałbyś walczyć? Młody Makłowicz. No dobra, z Makłowiczem. To słuchajcie, od teraz macie zakaz mówienia tak i nie. Kolejnego wyzwania nie będzie. Gracze spodziewali się, że na tym zadaniu stracimy co najmniej kilkanaście minut. Tymczasem 10 sekund później. To za kolak się nic nie odzywa, to... Musimy powiedział! O nie, Makłowicz! Myślałem, że to będzie długie wyzwanie, ale wtopa! Makłowicz, znicz dla siebie! Trzymaj się. Ciało. No dobrze, i proszę państwa, za kolak dostaje drugie życie. No dobra, to co, jesteśmy po pierwszym wyzwaniu, teraz sobie tutaj w drodze posiedzimy, poczulujemy, no i za pół godzinki będzie następne. W ogóle chodzę, mam tak przeklinione, jak będę głodny i będziemy tu 8 godzin, zamówię sobie coś na Wolcie, zostawiłem klucze pod wycieraczką, zadzwonię do kuriera i powiem, żeby wszedł i mi dał tutaj jedzenie. Joki, życie mu niemiłe. On zostawił klucz pod wycieraczką, jak mu zaczną chatę wynosić, to nadal będzie siedział. To ty nie narzekałeś, że Julka była jakaś spocona? Stary, tak jak mówię, ja nie jestem spocony, więc... Dlatego chcę wygrać, co nie? Nie zapominajcie o tym fakcie. Czas leciał, suma do wygrania cały czas malała, a nasi gracze szukali sposobów, jak przyspieszyć challenge. Oto, a czy jest challenge zakazany podpierdzielania innych? To jest artykuł przeniesiony. Nie no, słuchajcie no, możecie sobie przeszkadzać. Uwierzcie mi, to nie jest podpierdalanie, a nic. To nie jest nic z tego, naprawdę. Ależ dobrze, my ci wierzymy. Podczas tej rozmowy kamerka jednego z graczy miała zrobić mu psikusa. Za kolak. I w ten sposób za kolak stracił swoje dodatkowe życie. Całkiem szybko poszło. On chciał kontent zrobić. Chciał się wyrównać z nami. Szanuję. Szapoba. Głupio mi było. Ja miałem dodatkową szansę, a wy nie. No dobra, to słuchajcie. To chyba czas na wyzwanie, co? O nie. Zasady są ale takie same. Będą konkurować ze sobą dwie osoby. Ta, która przegra, odpadnie, a ta, która wygra, dostanie drugie życie. Pytanie, czy mamy chętnego? No to co, kolejny raz ja może. Osoba, która już posiada drugie życie, nie może brać udziału w kolejnym wyzwaniu. Ale jako, że Zakolak przed chwilą swoje stracił, to mógł walczyć o kolejne. I tym razem miał obowiązywać go zakaz ruszania się. English or Spanish, o jacie. To już kompletnie mogę się ruszać? Można ruszać tylko twarzą, w sensie usta i oczy, nie? Dobrze. Kogo byś sobie wybrał? Znaczy, wiesz co, ja byłem statystą, więc ja umiem takie rzeczy robić. Albo tak mówisz, bo nie chcesz zostać wybrany. No to może jakiś Makłowicz, był to teraz jakaś kobieta dla odmiany. Może Agutek. Dobra. Przyjmijcie pozycję taką, w jakiej będziecie siedzieć. Oddychać można, co nie? Nie, nie można. Można oddychać, można. No i zaczęliśmy wyzwanie. Za kolak sobie chyba trochę gorszą pozycję, bo on chyba nie wiem, czy się opiera, bo... I on tak bardzo prosto siedzi, nie? Głowę nie opiera, a Agutek, taka niska jest pewnie, że ona opiera głowę o oparcie. To wyzwanie miało trwać dłużej. Ani za kolak, ani Agutek nie zamierzali dać za wygraną. Mijały kolejne minuty, a oboje trzymali się dzielnie. Ale do czasu. Proszę państwa, mam do was prośbę. Wrzuciłem przed chwilą na kanał wideo. Jakbyście mogli zobaczyć. Nie. Zrobił lekkie przytył kolega. Ja też to widziałam, ale bałam się odzywać. Zakolak wykonał nieznaczny, ale nielegalny ruch tułowiem. Musieliśmy się z nim pożegnać. Za kolaku, niestety. Niefortunnie straciłeś swoje drugie życie, podjąłeś się wyzwania, no i przegrałeś. To żegnam was wszystkich, życzę powodzenia. No a proszę państwa, Agutek dostaje drugie życie. Gratulacje. Brawo! Po tym wyzwaniu zostawiłem graczy samym sobie, żeby zobaczyć, czy będą starali się sobie przeszkadzać. Nie chcę być takim, wiesz, ale mieszam błodoje kamerka u altara. On nie był na tym rządowym laptopie? Altair mimo słabej kamerki cały czas trzymał się w challenge'u, ale wkrótce mieliśmy pożegnać innego gracza.
Zosie. W międzyczasie grupa wyłoniła nadwornego matematyka / skarbnika, wójcia Dimitri. Szanse każdego z nas w tym momencie wzrosły o 2,1 punkta procentowego, czyli mamy 7,1% co do startu. Ja nie wiem, jak to liczysz, jak każdy ma 50% szans. Albo wygra, albo nie. Oliver, czy ty jesteś na humanie? Nie, jestem informatykiem. Wyzwanie byliśmy już godzinę i 20 minut. Zobaczmy, ile hajsu stracili nasi gracze. Tak naprawdę straciliśmy, no, już 1200 zł. O kurwa, mać. Już 1200. Nie, zaraz, nie, wait, stop. Godzina to 600, nie 1000. Straciliśmy 800 zł. Dobra, okej, lepiej. Słuchajcie, przed wyzwaniem powiedziałem naszym graczom, żeby przygotowali sobie jajka. Przydadzą się nam one na późniejszym etapie. A dlaczego o tym wspominam? Bo to właśnie jajko miało wyeliminować jednego z graczy. WW, ile ty miałeś wzrostu? Ja 1,80 m. Jajko upuściłem! Także proszę państwa, nie było co zbierać, musieliśmy pożegnać się z kolejnym z graczy. Dobra, no to żegnam i WW, powodzenia! Trzymaj się, papa! Słuchajcie, chciałem wam na półtorej godziny zrobić nowe wyzwanie, ale z racji, że pożegnaliśmy się z kolejnym graczem, to nie ma co, siedzimy na... Do wyzwania wrócimy, ale najpierw chciałem przekazać graczom jeszcze jedną zasadę, o której wcześniej zapomniałem. Jest możliwość, żeby wasze drugie życie dać komuś w momencie, kiedy on miałby odpaść. Ooo. Nie wiem, to jest nie w waszym interesie, ale na przykład, jeżeli kogoś bardzo lubicie i chcecie poświęcić swoje drugie życie na kogoś, to jest taka możliwość. A jak robi skip rywalizację? Nie. Najpierw ktoś odpada, a potem dostaje drugie życie. Okej, okay, rozumiem. Podczas gdy my rozmawialiśmy o zasadach, Bjorni przyjęła dostawę posiłków. I mogło się to skończyć źle. Ale do niej dostałaś. A co mam za puszkę? Tiger. Uważaj! Trochę w lewo. Hej, nie. Po raz kolejny zostawiłem graczy samym sobie i zanim wrzuciłem do kompa, pożegnaliśmy kolejną osobę. Nie! O, nie! Nie! Kurde. Puzon, nie! Niestety Puzon się wytrąbił, musimy pożegnać go widzowie, był bardzo fajną osobą. Aż muszę to popić. Ale Puzon to nie jedyna osoba, która musiała się z nami pożegnać. Ja chyba odpadam, bo muszę coś załatwić w mieszkaniu. Niestety musieliśmy pożegnać agenta. Jak sądzisz, panie kolego komentatorze, kto wygra? Na pewno nie ja, ale... Nie no, WW, oddam ci moje życie, jeżeli będzie trzeba. Nie, bo to naprawdę będzie, że po prostu to jest ustawiony odcinek. Ale my wszyscy ciebie pokochaliśmy, to dlatego chcemy ci oddać nasze serce. Ja też kocham, Boże. Nie oddam. Ja uważam, że wejdzie do finału Paula i Wójcio Dimitri, bo są bardzo dobrymi zawodnikami. Psych, wygram ja! Wróciłem na kanał, bo przed nami miało być kolejne wyzwanie. Dzień dobry. Minęły 2 godziny. Dokładnie to chciałem wam powiedzieć. 2 godziny na naszym zegarze, a to znaczy, że 1200 zł już sobie poszło po pa. Strzelimy sobie wyzwanie, co? Pytanie, czy ktoś się pisze? O, altar! Altar, piszesz się? Nie, zgodzę się. Dobra. To słuchajcie, nie ma żadnego chętnego, tak? O nie, będzie koło fortuny. Pierwszym uczestnikiem naszego challenge'u będzie Ovelak. Możesz sobie wybrać, z kim będziesz konkurował. Już ci mówię, jakie będzie twoje zadanie. Zakaz przeklinania. Łatwo. Jest tu jeden przeciwnik, który bardzo często przeklina. Dobry. Dawaj, ja już 6 godzin wytrzymałem. No dawaj. No dobra, to proszę państwa. Kto pierwszy z was przeklnie, ten odpada. Okay. Powodzenia. Możecie ich podpuszczać oczywiście. Nie. No, my tu jesteśmy przyjaciółmi. Ovelak, ale też wchodź w konwersację, żeby nie było, że ja ciągle rozmawiam, a ty nagle nie. Wyzwanie nie przeklinania trwało, ale pozwoliłem Peterowi na zmutowanie się, żeby mógł załatwić pewne potrzeby do butelki. Ale kiedy już się odmutował, Peter zrobił to. Czekaj. No i chuj, bombki strzelił, ja pierdolę. Wiedziałem, że to jest kwestia czasu. Nie, bo chciałem po prostu pójść do spodenki przebrać, bo trochę... Co, oblałeś się? Nie, a co? No ciężko tak sikać, no. Dobra, rywalizacja była, dzięki stary. Na razie. No. Dziękujemy, że byłeś z nami. No to taka sytuacja, proszę państwa. Ovelak dostaje drugie życie. 2,5 godziny już tutaj siedzimy, czyli straciliśmy... 1,5 tysiąca. Tak, dziękuję, 1500 zł. No niemniej, cały czas jednak spora suma do wygrania. Pytanie, czy ktoś z was chce się podjąć wyzwania i potencjalnie wygrać drugie życie? Kuba, dobra, mamy. Słuchaj, twoim zadaniem będzie pokazywanie stopy cały czas na kamerce. Wybierz sobie, czyją stópkę chciałbyś zobaczyć. Tak, za darmo. O nie. Bjornli. Zanim pokażecie swoje stopy, pamiętajcie, że są stópkarze w internecie, więc polecam jakieś skarpetki. Przyjmijcie taką pozycję, żeby wam było wygodnie, bo to będzie trochę trwało. Nie jest tak wygodnie. Kuba, weź se połóż na jakiś czymś, na jakiejś pufie czy poduszce, będziesz miał łatwiej. Dobra, to lecimy. I proszę państwa, ten challenge będzie trwał długo.
serio długo. A w międzyczasie niektórzy gracze mieli wyzwania, które zgotowali sobie samemu. Jadłam właśnie zanim dołączyłam tutaj płatki i to był najgorszy pomysł, bo jak już wspominałam, nietolerancja laktozy, a nie mam tabletek już na to, dlatego zaczyna być ciężko, ale funkcjonuje. To może być problem faktycznie. Może w następnym wyzwaniu zamiast drugiego życia do bon to toalety. No ja też bym takie coś. No, przydałoby się. Spoko, bon na toalety to jest dobry pomysł. Ustaliłem z graczami, że dodatkowe życie będzie można wymienić na jednorazową wizytę w toalecie. Ale to na 5 minut czy na ile? No? Zrobimy 10. Żeby to nie było jakieś takie, wiesz, że musisz życiówkę zrobić. A w międzyczasie kamerka Altaira walczyła o życie. Ja jestem w niesamowitym zdumieniu, jak Altair jest tutaj, choć przez 75% czasu go nie widzę, bo są zdjęcia albo rozpikselizowane. I dalej się trzyma ta kamerka. Dobra, zapytajmy naszych uczestników, jak tam stopy. W porządku. Mówiąc, jest lepiej niż na siedzeniu nawet. Widzisz i zobacz, kto ci dał ten pomysł. Dziękuję. Nie ma za co, braci się nie traci, jak traci, to nie braci. No dobrze, to siedzimy, patrzymy na stopy. Dzień jak co dzień. Wyzwanie okazało się mega łatwe i ani Kuba, ani Bjorni nie zamierzali się poddać. Challenge był tak nudny, że gracze postanowili go sobie umilić. Ej, właśnie, kto rzucał pomysł tym śpiewaniem? Ja. Nie, no tak po wersiku moglibyśmy coś zrobić. On był samotny, jej było źle. Gdzieś w internecie poznali się. On się zakochał ze samych zdjęć. Bo tam rusałka, dziewczyna pięć. I razem. Ach, to opóźnienie Discorda bardzo pomogło w tym refrenie. Lecimy dalej! I uwierzcie mi, lecieli dalej. Ale już wam tego oszczędzę. Możecie mi nagrodę dać subika, jeśli jeszcze tego nie robicie. Mi się wydaje, że za łatwy challenge, że to nawet 2 godziny potrwa. Słuchajcie, ja mam czas. No ty masz czas. Odpal kolejny w międzyczasie. Na początku nie chciałem się na to zgodzić, bo musiałem cały czas pilnować stóp Bjorni i Kuby, no i twarzy wszystkich graczy. Ale nie wyglądało na to, że cokolwiek się wydarzy u stópkarzy. Niech będzie, zrobimy równolegle drugie wyzwanie. Czekam na osobę, która się zgłosi. No ja niby, ale ja się za bardzo boję ryzyka, ja jeszcze wytrzymam. Podpowiem, że wyzwanie będzie związane z mową. To jest pułapka. To jest... Zgłoście się, bo nie będzie challenge'u dalej. Dobra, to może ja wam powiem, jakie jest wyzwanie. Proste moim zdaniem. To będzie po prostu zakaz zadawania pytań. Dobra, Piotruś jest. Piotruś się nie odzywa, także dla niego to nie będzie trudne wyzwanie. Piotruś, musisz sobie wybrać swojego przeciwnika. Nie wiem. Pomyśl, kto dużo mówi. Teraz wszyscy milczą. Paulina. No to co? Paula, Piotruś, nie zadawajcie pytań. Mutuje się, obserwuje. Paula i Piotrek teraz się nie będą odzywać, coś czuję. Pewnie tak będzie. Ja będę. Na przypale albo o. Wcale. I język polski na maturze nauczył mnie tego, że trzeba obchodzić różne schematy. Ja wiem, że będę każde zdanie analizować. To jest najgorsze, żeś sobie sama na psychę nie wsiadła. Wydawałoby się, że to wyzwanie również będzie trwało w nieskończoność. Ale niecałą minutę po jego rozpoczęciu wydarzyło się to. Piotruś. Tak. Oooo! Właśnie pytanie. Właśnie w języku polskim to jest pytanie. O ile w przypadku samego tak, moglibyśmy się spierać, czy było to pytanie. Ale w przypadku tego klipu nie było wątpliwości. To jest pytanie? Papara! Powodzenia wszystkim. A to znaczy, że Paula wygrywa drugie życie. Gratulacje. Na tym etapie na kamerkach byliśmy już 3,5 godziny. A to znaczy, że 2100 zł zniknęło z puli nagród. I trochę byłem zdziwiony, ale nasi gracze w żaden sposób nie starali się przeszkadzać swoim przeciwnikom. I co, połowa czasu już za nami, nie? Ej, no może prosimy jakiś challenge od doktora Chodu. No bo za mało się dzieje. Ale challenge ode mnie wcale nie był potrzebny, żeby kolejna osoba odpadła. Oj, ktoś wyszedł! Ty, Altair! No dobra, no to w takim razie, Altairku, musimy się pożegnać. Ja chciałem powiedzieć, że minęły 4 godziny. 2400 odeszło, czyli zostało nam 2600. No to prawie połowa. No. I połowa was zniknęła. Jak tam stópki? Nie jest niewygodnie? Jest. Challenge stópkarzy trwał już ponad godzinę, także postanowiłem dać Kubie i Bjorni opcję zakończenia go. Jeżeli się zgodzicie, oboje stwierdzicie, że macie już dość, no to kończymy to wyzwanie, ale nikt nic nie wygrywa i nikt nie odpada. No dla mnie spoko. Będziemy tak tu siedzieć, aż będzie 0 złote. Kuba? Jeszcze są inne osoby. Ale zostały 3 osoby, które mogą wziąć udział w challenge'u, nie? Czy bez wyzwania. Czyli Kuba, ty uważasz, że jesteś w stanie to wygrać? No, ja uważam, że jestem w stanie. Skoro tak obecnie podjąłeś, tak zostawiamy. W takim razie walczycie dalej. No dobra, to co? My se strzelimy jeszcze jedno wyzwanie. WW Yellow. Wójcio. Kto z was by chciał wyzwanie? Ja. O, dobra. Nie. Przepraszam. Młodszy zawodnik wchodzi do gry. Mam dla was takie, znaczy dla ciebie mam takie wyzwanie, zaraz sobie wybierzesz komu je dasz razem z tobą. Żeby nie dotykać niczego. Żeby uściślić, chodziło o zakaz dotykania przedmiotów dłonią. Kto z was jest bardziej chętny, żeby wziąć wyzwanie? No, teoretycznie spróbować mogę. No to ja was obserwuję, bawcie się dobrze. Byleby słuchawki nie spadły, bo wtedy jestem na przegranej pozycji. I w ten sposób rozpoczęliśmy kolejne wyzwanie, które miało trwać godzinami.
Nasi gracze chyba w końcu zaczęli martwić się o wysokość wygranej, bo próbowali zbejtować pozostałych graczy do złamania zasad. Dzisiaj jako część fitu, jeżeli mielibyśmy właśnie coś ubrać, mam wyrzucone obok ciuchy z Biedronki. A masz gdzieś to przy sobie? Mam. A chcesz pokazać? Nie. Nice try. Nie uda się tak łatwo. W ogóle tak tylko powiem, że czuję się minimalnie niesprawiedliwie, bo nie widzę rąk WW. W sensie, no bo bym musiał położyć na biurku, więc ten, a nie będę się odsuwał, bo muszę przesunąć krzesło. Ja nie oszukuję. Nasi gracze siedzieli ze sobą na kamerkach już ponad 4 godziny i zaczęli powoli się otwierać. Ogólnie wiesz, no jak są ci mili chłopacy, to zazwyczaj się ich wykorzystuje i ja już byłem w takiej jednej relacji 3,5 roku. Miałem się oświadczyć za rok, no i wiesz jak to niszczy człowieka? Wiem jak to niszczy człowieka, współczuję bardzo. Uwierz mi, ja wiem jak to jest się zaangażować w 100%, a w odpłacie dostajesz jedno wielkie nic. Opa w dupę. I wyniszczenie psychiczne. Dzień dobry, bo ja przyszedłem tutaj dać wam challenge, ale rozmawiacie o takich rzeczach, że aż mi teraz głupio tak wjechać. Trzeba robić content. Ja tu jestem pod content. Chodzą. Ale daję każdemu z was możliwość dorzucenia jednego wyzwania wybranej przez siebie osoby. I to może być wyzwanie, które sami sobie wymyślicie. Oczywiście musimy je zaakceptować, żeby było wykonalne. Nawet jeżeli ta osoba teraz wykonuje już jakieś inne zadanie. Ja bym chciał zrobić dżentelmeńską umowę, że co mamy w challenge'ach, co nie róbmy po prostu. No bo 2-3 challenge na raz to też jest bez sensu. No. Słuchajcie, możecie być mili i nie dawać sobie challenge'y i wygrać 15 zł. Albo możecie być nie mieli i wygrać na przykład 1000 albo 1500. No dobra, to co? Ktoś jakieś wyzwanie chce rzucić coś? No jakie pokojowe misie, no dobrze. Kodo, traci się, nie traci, a jak traci, to braci, braci. Nie braci. Braci. Dobrze, widzę, że dwie osoby się ze mną zgodziły, a reszta... Znaczy no ja też się zgadzam, no. Od teraz gracze mieli w rękach broń, którą mogli w łatwy sposób przyspieszyć opadanie przeciwników. I tylko od nich zależało, kiedy zdecydują się jej użyć. Zróbmy tak, róbmy sobie wyzwania. To się wychyl jako pierwszy. Przez kolejne 20 minut gracze dyskutowali, co zrobić ze swoimi wyzwaniami. A czas leciał. Nie, znaczy ja tak powiem wam, ja widziałem osobę, która zakryła twarz, ale nie powiedziałem, bo nie chciałem być niewiły. Co? A to było 2 godziny temu. Ale kogoś stąd? Ja nie wydam. Jest coś takiego jak zasady. Teraz chodzi ci awka 2 godziny wideo. No proszę państwa, dokładnie tak zrobiłem. Poszedł szukać. No nie. Wziąłem na tapetę wszystkie nagrania z poprzednich godzin i studiowałem je w przyspieszonym tempie. Aż w końcu znalazłem ten fragment. To fragment tuż przed rozpoczęciem wyzwania stópkarzy. Uważaj, twarz! Kuba był tutaj bardzo bliski odpadnięcia, ale potwierdziłem na powtórce, że cały czas jego broda była widoczna na kamerce. Także nie złamał zasad challenge'u i nie odpada. Także no, co tam ustaliliście? No możemy zrobić tak, że każdy da zadanie następnej osobie, która jest za nim po prostu. Dobra. Każdy będzie miał po jednym zadaniu. Czyli wyzwanie do kolejnej osoby. WW stwierdził, że to on jako pierwszy da wyzwanie osobie po swojej prawej. Ojej, jaki przypadek! To akurat Yellow, z którą walczy w challenge'u ode mnie. Yellow? Dopóki ktoś nie odpadnie, musisz stać na jednej nodze. Dobra, słuchajcie, te wyzwania muszą mieć jakieś ograniczenie czasowe w razie czego. To 5 minut? No może 3. 3 chcesz? Może być 3, dobrze. Kuba! Chodź na chwilę, bo musisz mi ekran ustawić! A ja nie mogę niczego dotknąć na tą chwilę! Teraz przyjdę! Odłącz mi słuchawki całkiem. Ale trochę ciemno jest, Yellow się w pokoju, może zapal światło. O ty! Cóż mogę powiedzieć? To wyzwanie okazało się nie być zbyt trudne. 3, 2, 1. Gratulacje, wykonane zadanie. Teraz tylko z powrotem wróci do tamtej pozycji i będzie git. Z pomocą Kuby to też nie było zbyt ciężkie. Yellow wróciła na swoje miejsce, dostała słuchawki i zgodnie z umową miała dać teraz wyzwanie Agutek. Ja nie jestem jakimś takim utrudniaczem, może być 10 pajacyków. Naprawdę? 10 pajacyków? To proste. To wyzwanie było jeszcze prostsze od poprzedniego. Ale przejdźmy dalej. Może akurat tutaj się coś wydarzy. Bjorni, musisz podskoczyć 5 razy. Pamiętaj, że musisz cały czas stopę pokazywać. O! Oj, przez chwilę nie było, była tylko potem dalsza część łydki, niestety. Zobaczmy na powtórkę. Niestety, cała stopa Bjorni zniknęła pod biurkiem, a to znaczy, że po jakichś 3 godzinach wyzwanie stópkarzy w końcu miało się zakończyć. No to Bjorni, niestety, musimy się pożegnać. Dzielnie walczyłaś. Dobra, to papawam. Pamiętaj, to wina Agutek! Kuba, wiesz co to znaczy? Nie muszę już pokazywać stóp. Tak, i dostajesz dodatkowe życie, gratulacje. Kuba nie dość, że wygrał dodatkowe życie, to jeszcze zgodnie z umową całej ekipy nie dostanie indywidualnego zadania. Bo miał je dostać od Bjorni, no ona odpadła. Owelak, ty jesteś na telefonie? Na laptopie. Masz krzesło w pokoju? Mam krzesło w pokoju. Usiądź na krześle. Dobra. Wow, kolejne arcytrudne wyzwanie. Oni chyba nie chcą nic wygrać. No dobra, pozostałe zadania zobaczmy w przyspieszeniu. Paula dostała od Owelaka misję trzymania rąk w górze przez 3 minuty. Wujcie miał zrobić 15 przysiadów. Mamy to. No a WW miał
po prostu być miły. Powiedz komplement o każdej co sobie na kanale. Każdej, ale... Dobra, Hodo. Nie, to nie. Hodo nie. Uff, dobra, to do zrobienia. To tak, Kuba, masz bardzo seksowne stopy. Wrotny, ty to jesteś swój gość. Braci się nie traci. Braci się nie traci, Wakanda tak, forever. Braci to nie braci. Wujek, pomimo, że nie jesteś moim wujkiem, to czuję jakbyś był moim wujkiem. Jednocześnie bratem, więc to takie trochę kazirodztwo. I gdybym był gejem, na pewno bym chciał z tobą być. Yellow, uważam, że jesteś bardzo piękną kobietą. Paula, też jesteś bardzo śliczną dziewczyną. Pewnie już masz męża jak koleżanka nad tobą. Nie wiem jak z twoją siłą, ale wiem, że jakbyś była chłopakiem, to bym z tobą chodził na piwo co tydzień. Słuchaj, kochany. Jest łapa. Jagutek, no. Ty też jesteś bardzo śliczna, ale komplementów muszę szczędzić, bo twój mąż musi cię obdarowywać komplementami codziennie i kupować kwiaty. No dobra, zadanie wykonane. No i to był już koniec wyzwań od graczy, ale za to nadal trwał challenge bez dotykania. Następny etap będzie jak trwając challenge się rozwiąże. Ej, stop. Ja wiem jak to obejść. Ja mogę się poddać, ale czy ktoś odda mi życie? Wtedy challenge się zakończy, przechodzimy do następnego etapu. Jestem gotowa się poświęcić. Paula. Bo braci się nie traci. Na mały paluszek? Na mały paluszek. Dawajcie mi te jajka! Daję mu serce. To. Paula dotrzymała słowa i wykorzystała swoje drugie życie, żeby ocalić WW. A ten już zaczyna tą jajecznicę robić w ogóle. Obiecałem. Challenge bez dotykania wygrała Yellow, ale miała od razu stracić swoje drugie życie. Jestem, że tak powiem, turbo wdzięczna, ale chyba muszę do talety wykorzystać to swoje serduszko dodatkowe jednak. Dobra, no to leć, to masz 10 minut. Na tym etapie w wyzwaniu byliśmy 6 godzin. To znaczy, że z puli nagród zniknęło już 3600 zł. Ale nasi gracze chyba się tym nie martwili. Złapmy się wszyscy za ręce i po prostu przekażmy sobie znak pokoju. Co ty się... To jest najbardziej... Mamy odcinek u ciebie chodzę, na pewno. Najbardziej przyjazny zdecydowanie. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, chcecie grać dalej? Czy chcecie sobie jeszcze posiedzieć i zmarnować trochę czasu? Nie, chcemy grać dalej. Gramy. No to słuchajcie, z racji, że wszyscy sobie bardzo ładnie dajecie radę z trzymaniem swoich buziek na kamerkach, trochę to utrudnimy i dodamy dodatkowe zasady. Zacznijmy od pierwszej, takiej fajnej, która się sprawdziła w poprzednich odcinkach, którą się łatwo wkopać, trzeba być uważnym. Zakaz używania zagranicznych słów. Czy słowo okej jest angielskie, czy jest polskie? O, to chciałam zapytać. Jest angielskie. Czy skibidi toilet to jest słowo polskie? Toilet to nie jest polskie słowo. Ale skibidi? Skibidi to też chyba nie jest polskie. Ale myślę, że dacie radę przetrwać jeszcze 2 godziny bez mówienia skibidi, nie? Oj, ciężko. Od teraz obowiązuje ta pierwsza zasada, za jakiś czas damy kolejną. Oczywiście. Dobra, to ja mam takie pytanie do was, po kolei byśmy odpowiedzieli. Z jakiej restauracji jest wasze ulubione jedzenie? To jest trudne pytanie w ogóle, bo teraz mam pustkę w głowie. Na przykład jakieś szybkie jedzenie, czy coś tego typu. Ale bejcik. Jest to restauracja, która jest u mnie w mieście. No nie wszyscy odpowiedzą. Ulubiony fast food, ja mogę mówić, nie? Czyli jeśli nazwa własna jest zagraniczna, to też nie mogę tego powiedzieć. Nic nie możesz. Jest w ogóle taka restauracja. Jest jeden polski fast food. Jest. Nie! O nie! No niestety. Nie. Tak szybko? Chciałem pomóc nam. Ale jestem w szoku teraz. Nie żeby ten, ale chciałem wam podziękować bardzo serdecznie, by jesteście zarąbistą ekipą. Braci się nie traci, a jak traci to nie bracia. Braci się nie traci. Widzimy się w Poznaniu. Pozdrawiam widzowie! Trzymaj się, wyjdę. Yo. Elo. No więc okazało się, że to było całkiem spoko wyzwanie. Gracze próbowali wybejtować zagraniczne słowa z ust przeciwników, tańcząc makarenę czy tańce w Fortnite, ale nikt nie dawał się nabrać. Przez kolejne 30 minut nie wydarzyło się dosłownie nic. 6 godzin 30 minut, nawet ponad. 1100. Jeszcze spoko hajs jak na jedną osobę, ale to z każdą minutą będzie maleć, także proszę państwa, możemy dorzucić jeszcze jakieś wyzwanie, jeżeli jesteście chętni. Dawaj. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Szampan... spolszczone niby. Czekajcie, wygoogluję. Czy szampan to polskie słowo? Jest w PWN-ie. Dobrze. Białe musujące wino produkowane w szampanii. Jezus Paula, żyjesz? Mi się gorąco zrobiło. Dobra, no to proszę państwa, zacznijmy od tego, że do naszych wymagań dotychczasowych, czyli zakaz używania zagranicznych słów oraz zakaz zasłaniania twarzy, będziemy sobie teraz stali, aż do końca challenge'u. Ustawcie sobie tak kamerkę, żeby to było możliwe, ale uwaga, uważajcie, żeby nie zasłonić sobie twarzy. Let's go. No i zaczął się finał. Wszyscy gracze uważali na każde słowo i każdy ruch. No, prawie wszyscy. Kuba odkładając picie na podłogę, zniknął z kamerki. Ej! O nie! Ale spokojnie, jeszcze nie odpadnie. Dobra Kuba, to w takim razie tracisz życie. Jesteś już teraz na ostatnich nogach. Ale Kuba to nie jedyna osoba, która miała szybko stracić swoje drugie życie. Wszystko dzięki WW, który dodał na swoim Instagramie relacje z nagrywek. Jesteśmy na Instagramie WW. Ej, a czy aplikacja też się liczy jako zagraniczne słowo? Słowo Instagram jest internacjonalizmem. To znaczy? To znaczy, że nie jest to polskie słowo.
A Gutku, musimy zabrać ci życie. Szlak. I tylko Welak zostaje ze swoim. Mijały kolejne minuty i potencjalna nagroda była coraz mniejsza. 6 godzin, 40 ile minut? 4. Zostało 960. Nie niż kafelek. Jest jak jest. Koło jakiej kwoty będziecie rezygnować ze względu, że już się nie opłaca? Żadnej. Naprawdę? Zaczęło mi się robić głupio, że po tylu godzinach nagroda dla zwycięzcy ma być taka mała. Także chciałem pomóc graczom przyspieszyć trochę rozgrywkę. Jakbym wam teoretycznie dał po jeszcze jednym zadaniu, indywidualnym do wskazania kogoś. Czy byście wykorzystali, czy byście zrobili tak jak ostatnio, że jakieś byle jakie? Byle jakie. Pytasz? A wiesz, nie chodzi o pieniądze. O dobrą zabawę. Chodzi o braci, bo a braci się, nie traci. A jak traci, to nie braci. I tak oto nasi bracia i siostry stali kolejne pół godziny. Jedynie od czasu do czasu mówili coś tym takim dziwnym, łamanym sposobem, żeby tylko nie powiedzieć zagranicznego słowa. I dobra, słuchajcie, bo ja dłużej tego nie wytrzymam. Nie mogę was słuchać. Dejmujemy tą zasadę z zagranicznymi słowami, dobrze? Żebyście mogli się normalnie wypowiadać. Na 100%? Tak, już można. Oh yeah! Okej, moi bracia. Ale skoro pozbywaliśmy się jednego wyzwania, trzeba było zastąpić go kolejnym. Pamiętacie jajko? No to teraz nam się przyda. Nasi gracze mieli do końca wyzwania trzymać w ustach łyżeczkę z jajkiem. Kto je upuści, dotknie łyżeczkę albo jajko, odpada. Powodzenia wszystkim. Braci się nie traci! To będzie pasjonujący content. Podczas gdy wujcio tańczył i robił przysiady, Overak walczył o przetrwanie. Musiał poprosić swoją pomoc o przesunięcie kamery, ale miało go to sporo kosztować. Oj! Mamy to, Overak traci swoje dodatkowe życie, także wszyscy jesteście teraz na równi. O, ja cię. A to jeszcze nie koniec kłopotów Overaka. O nie, Welak! Padło! O jacie, tak blisko! Nie tracić, trzymajcie się, powodzenia! Na kanale zostało ostatnich 5 osób. Ale wtedy wyszło na jaw, że wujcio zamiast jajka trzymał na łyżeczce cebulę. Co mogło być trochę nie fair dla pozostałych graczy. Zapytam się tylko na wszelki wypadek. Czy ktoś ma problem z tym, że wujcio ma cebulę? No właśnie. Trochę minimalnie, bo też się fascynuję fizyką, wiem jak to działa. No właśnie nie chciałem, żeby wygrał przez to, że ma cebulę. Też bym tak nie chciał, żeby to tak wyglądało. Bo wejdzie mi głupio trochę. Żeby nie dawać nikomu niepotrzebnych forów, zmieniliśmy zasady. Jajka i cebulę poszły w odstawkę, ale za to od teraz nasi gracze mieli stać do końca challenge'u. Na jednej nodze. I to bez podpierania się rękami. Nogi do góry. No i lecimy wytrzymałościówkę. Właśnie teraz minęło 7.30. Stało nam dosłownie 500 zł. A z każdą minutą będzie coraz mniej. Słaba dniówka chyba. Za 8 godzin? Znośna. Wujcio, który w moim odczuciu był faworytem do wygrania wyzwania, szybko popełnił błąd. O! Podparcie było. No niestety, było poparcie. Żegnajcie ludzie. Pola, dawaj, wygraj tu za nas. Braci się nie traci. Braci się nie traci. Na razie, miłego. Dziękujemy serdecznie, trzymaj się. Hajs z każdą minutą znikał z puli nagród, także nie było na co czekać. Zaraz po wyjściu wujcia dodaliśmy jeszcze jedno wyzwanie. Od teraz nasi gracze mieli mieć zamknięte oczy. To już? No już zamykajcie. Wiele tuż po zamknięciu oczu zaczęła tracić równowagę. A, Yellow, niestety. No, niestety. Tyle nie wytrzymałam, także życzę wam wreszcie powodzenia. Miło było was poznać. Do zobaczenia. Trzymaj się, papa. Pozostała trójka miała trzymać się dzielnie, ale tylko do czasu. Kuba przez to, że miał zamknięte oczy, nie wiedział, że powoli przesuwa się ku futrynie drzwi. Oj, Kuba, schowałeś mi się twarzą poza kadr. Kurde! Dosłownie tak walczyłeś na krawędzi tamtej futryny. Mam nadzieję, że się dobrze zrobiłeś chociaż. Było super! Trochę noga boli. No i dziewczyny, wszystko w waszych rękach, a raczej w sumie nogach. Została finałowa dwójka. W puli nagród było już mniej niż 400 zł, a dziewczyny nadal nie dawały za wygraną. I szczerze zacząłem trochę martwić się o ich zdrowie, także wbrew temu, co mówiłem wcześniej, postanowiłem zaproponować im dogadanie się. Powiem wam, że się trzymacie zdecydowanie dłużej niż przypuszczałem. 7.43 by the way na zegarze. Może chcecie się dogadać? Mi nie zależy na pieniądzach, więc jeżeli koleżanka powie, że tak, to ja mogę się dogadać. Ja jestem otwarta na dogadanie, bo została ta część ekipy, z którą naprawdę się polubiła. Tylko tak, ktoś musi wtedy zrezygnować i jedna osoba wygrywa, a potem co z tym robicie, to już wasza sprawa. I to jest pytanie. To co, stare? Dogadujemy się? Wtedy kto wychodzi, ja czy ty? Mi to Tito. Ale prawdę mówiąc, ja nikomu nie ufam, więc sobie też trochę nie ufam. Dobra, to ty wygrywasz i resztę dogadujemy. Deal? I w końcu, po 7 godzinach i 45 minutach, udało nam się wyłonić zwycięzcę. Deal. Dobra, wolę tu. Dobra, no to gratulacje. Agutek,
Wygrywa! Zatrzymuje stopler. 7,45. 350 zł zostało z naszej puli. Zdecydowanie mniej, niż miałem nadzieję, że wygracie. Ja czułam, że ona jest sportowcem. To czuć. Tacy ludzie się nie poddają. Proszę Państwa, to już wszystko na dzisiaj. Koniecznie subskrybujcie kanał. Tutaj macie podobny film z wyzwaniami. Kliknijcie, trzymajcie się, pa pa.